Sieman Dziska. z tej strony Metsu i witam was w kolejnym odcinku z symulowanej kariery Hanoverem 96 A dzisiaj czekają nas mecze między innymi ze Stuttgartem, kilka meczów w Bundeslidze, plus zaczynamy okienko transferowe. Zastanawiam się nadal czy sprzedawać obydwu napastników czy zaledwie jednego. Najbliższe mecze moim zdaniem przyniosą na to odpowiedź, zobaczymy jak się będą prezentować moi napastnicy. Zajmujemy szóste miejsce w ligowej tabeli, nie jest źle. Tak naprawdę do trzeciego miejsca nie tracimy dużo, więc możemy powalczyć śmiało o podium w Bundeslidze. Wiem, że ambitny cel, ale mam nadzieję, że uda się to spełnić. Ale nawet miejsce w europejskich pucharach będzie sukcesem. Gramy przed własną publicznością z drugim z Beniaminków, czyli Stuttgartem. W drugiej Bundeslidze byliśmy ich w stanie pokonywać, więc i teraz ich miejmy nadzieję, że pokonamy. Po pierwszych 30 minutach prawie nic by się nie działo, gdyby nie Zelke, który zdobywa bramkę w 29 minucie. A niestety Wańcek wyrównuje w 39. Ale jest Michał Pazdan. Gol Pazdana to jest po prostu święto narodowe 2 do 1 dla Hanoweru. Pazdan naprawdę rzadko zdobywa bramki. Jeszcze kapustka dokłada trzecią 3 do 1 ze Stuttgartem. Coś fantastycznego. Szczerze, jak Pazdan zdobywa bramkę, to wiedz, że coś się dzieje, bo ten zawodnik trafia naprawdę od święta, ale gdy już trafia, to zdobywa bardzo ważne gole. I taki właśnie ten gol był. Dał nam prowadzenie ze Stuttgartem, i ostatecznie wygraliśmy to spotkanie. Teraz gramy pucharowy mecz z, Augsburg, a z Augsburgiem, oczywiście w Pucharze Niemiec. Pokonaliśmy w poprzedniej rundzie Borussia Dortmund, więc tak naprawdę Augsburg nie powinien stanowić dla nas żadnej przeszkody. Na spokojnie powinniśmy wyeliminować tą drużynę. Ale jak będzie, zobaczymy. Tutaj trening zakończony. Nasi piłkarze bardzo dobrze się spisali, podnieśli swoje umiejętności i mam nadzieję, że dalej będą się rozwijać. Jest wiadomość w zobaczymy. zobaczmy. Benshop chce zagrać. No ale sorry, nie dam ci szansy, bo jesteś bardzo słaby. Jesteś co najwyżej trzecim napastnikiem Hanoweru i to tylko dlatego, że innego nie mam. Gdybym miał innego, to byś nawet nie był w trójce. Gramy mecz na wyjeździe, ale i tak chcemy zwyciężyć. Jest to mecz pucharowy. Przegrywając odpada. Więc dlatego tutaj będą większe emocje. Zork ukarany żółtą kartką w ósmej minucie. Czy coś się stanie? Tak jest politycznie 1 do 0, ale niestety Finn są szybko Daje remis Augsburgowi. Kończy się pierwsza połowa, zaczyna druga. Czy coś się ciekawego stanie? Tak jest Zelke na 2 do 1. No, Zelkę się rozstrzelał, tak naprawdę. Drugi mecz, druga bramka, co mnie bardzo cieszy. 5 minut do końca. I wygrywamy 2 do 1 w meczu wyjazdowym. Cieszy na pewno forma Zelkę. Szczerze, on jest coraz bliższy zostania w klubie, bo ostatnio wreszcie zaczął zdobywać bramki. Kownacki jakoś mnie nie przekonuje do siebie I jego na pewno planuje sprzedać Bo nie wiem dlaczego, ale ten napastnik Ani nic wielkiego nie pokazywał w Lechu Poznań Ani teraz fanowe, że 96 Wiadomo jest Polakiem, to jest fajna rzecz Ale to jest jego jedyny atut Tak naprawdę w moich oczach w chwili obecnej Bo w tej karierze po prostu Spisuje się tragicznie, praktycznie nie zdobywa bramek A z tego rozlicza się napastnika Ze zdobytych goli I tutaj zobaczymy to możemy tutaj sprawdzić, tak naprawdę, możemy sobie zobaczyć nasz marny budżet, i nawet nie jesteśmy w stanie dać podwyżki jakiemuś piłkarzowi. No, bo zobaczcie, jak to wszystko wygląda. No, tragicznie, tak naprawdę. Musimy kogoś sprzedać, żeby w ogóle poprzedłużać kontrakty z innymi piłkarzami. Mam nadzieję, że uda mi się pozbyć Kownackiego i w jego miejsce kupić jakiegoś fajnego napastnika. Ok, tutaj dwie wiadomości. Jak widzimy, nagroda z turnieju za Deutscher Pokal, co na pewno cieszy. Przełożony mecz, czyli znamy już rywala w następnej rundzie. Mam nadzieję, że mieliśmy szczęście w losowaniu. Bo wiadomo, iż im łatwiejszy rywal, tym szybciej będziemy przechodzić te rundy bez większego trudu. A nam nie zależy na wielkich wyzwaniach w pucharze Niemiec, tylko na zwycięstwie to jest najważniejsze. Widzicie, piąte miejsce w lidze to na pewno cieszy i zagramy z Borusją Mönchengladbach. Moim zdaniem bardzo dobre losowanie jesteśmy w stanie wyeliminować tą drużynę. A jeśli byśmy wygrali, to tak szczerze nie wiem, z kim zagramy, ale nieważne z kim ważne by teraz odnieść zwycięstwo w tej rundzie, a potem wszystko jest możliwe tak naprawdę. Czeka nas teraz mecz z FSV Mainz. Dwie wiadomości w biurze, jak widzimy, oferta prowadzenia kadry narodowej Paragwaju. Zane się wyleczył, co mnie bardzo cieszy, bo jest to ważny punkt naszego zespołu, ale niech jeszcze chwilę sobie odpocznie i za niedługo znów wróci do gry. Bo jest to na pewno obrońca najwyższych lotów, jeśli chodzi o nasz klub. Gramy na wyjeździe z Mainz, łatwo nie będzie. Tutaj chyba nawet Realmis będzie sukcesem, bo nie lubi jakoś tych meczów wyjazdowych. Nie wiem dlaczego, ale nasza drużyna gra dużo lepiej u siebie niż w meczach na wyjeździe. Jak widzimy, Pastlak marnuje rzut karny. Przecież ja go nie wyznaczałem do rzutów karnych. Co się dzieje z tym Pastlakiem? On sam chyba bierze piłkę i wykonuje wszystkie jedenastki. 1 do zera, kapustka, tak jest. Bardzo dobrze. Kapustka jest w świetnej formie i był to na pewno dobry ruch, żeby pozyskać go z Lester. Wygrywamy 1 do zera, fantastyczny wynik. Tylko się zastanawiam, dlaczego Paslak wykonywał rzut karny. Przecież on nie jest ustawiony chyba. Albo jest nadal, zobaczymy, czekajcie. Aż sobie to muszę zobaczyć. Bo z tego co kojarzę, to zmieniałem Paslaka, bo on nie wykorzystywał tych rzutów karnych. No tak jest. Zelke jest ustawiony do rzutów karnych. A to była chyba pierwsza połowa, więc Zelke nadal był na boisku. Więc dlaczego Paslak uderzał rzut karny, nie mam pojęcia. Nie no, ja tego nie rozumiem. Dlaczego Paslak jest. Wykonawcą cały czas rzutów karnych. Dajmy kogoś, kto najczęściej nie schodzi jednak z wojska, żeby. No, Paslak nie miał już żadnych praw do wykonywania rzutów karnych, bo to jest po prostu dramat z tym Paslakiem. Ustawmy, może odegarnia. On rzadko opuszcza plac gry, więc powinien wykonywać te rzuty karne. Mam nadzieję, że Paslak mu znowu nie zabierze piłki. No i ok, tutaj widzimy jedna wiadomość w biurze. Chyba od zawodnika. A Bech nie jest zadowolony ze swojej roli w klubie? Szczerze, nie interesuje mnie to. Za niedługo pewnie. Czy go będę sprzedawał? O, to jest właśnie pytanie. O, to jest pytanie. Czy sprzedawać Becha? Jak przyjdzie dobra oferta, to Bech może odejść. A jak nie przyjdzie satysfakcjonująca oferta, to po prostu zostanie w klubie. Bo za grosze nie zamierzam piłkarzy sprzedawać, bo to by się po prostu mijało z celem. Teraz gramy z Augsburgiem, pokonaliśmy ich w meczu pucharowym, więc i w lidze jesteśmy w stanie ich pokonać tak naprawdę. Tutaj nie powinno być z tym najmniejszego problemu. Oferta prowadzenia kadry Narodowej Egiptu. Raczej mnie to nie interesuje w ogóle. Możemy sobie zobaczyć nasz zespół, jak to mówią, zwycięskiego składu się nie zmienia. Gramy z Augsburgiem. Jeszcze niech zane sobie trochę odpocznie, żeby potem mógł grać w pełni sił i żeby przypadkiem nie odnowiła mu się kontuzja. Jak widzimy, składy bardzo podobne w obu zespołach. Gol Odegarda na 1 do 0. Kontuzja Tajgla. Bardzo dobrze, że Odegard jest w wysokiej formie. To mnie cieszy niezmiernie. Pulisic na 2 do 0. Paslak na 3 do 0. To jest, jest po prostu deklasacja Augsburga. Czy zdobędziemy kolejne bramki? Oby tak było. No, czekamy na kolejne trafienia. Oby jakieś jeszcze wpadły bramki. Tak jest. Schmidbach na 4 do 0. Pokonujemy bardzo pewnie Augsburg. Co mnie cieszy. W meczu pucharowym wygraliśmy zaledwie 2 do 1, ale to był mecz wyjazdowy. U siebie pokazaliśmy klasę wygrywając 4 do 0 i umocniliśmy się na piątym miejscu w ligowej tabeli. Ale zobaczcie, do drugiej drużyny tracimy zaledwie 2 punkty, a do lidera 5. Więc jesteśmy w stanie powalczyć o to miejsce na podium. To by było takie moje marzenie. Mam nadzieję, że uda się je spełnić. Tutaj jak widzicie nasz podstawowy skład dokonamy tej zmiany, od której Chciałem, no, trzeba, którą trzeba zrobić, po prostu zanewraca do pierwszego składu. Tutaj na ławce pojawi się oczywiście Zorg, bo jest to dobry obrońca. Benshop póki nie musi, niech nie siedzi na ławce, bo jest mi po prostu tam zbędny. To jest gracz, który tylko pobiera pensję i tyle, no, ale niech tam będzie po prostu, bo jakby któryś z naszych napastników, nie daj Boże, odniósł kontuzję. No to benshop jako zmiennik może być na ławce. Oferta odwołana od Egiptu, jakoś zbytnio mnie to nie martwi. Nigdy nie byłem zainteresowany prowadzeniem akurat tej reprezentacji. No i przechodzimy dalej. Tutaj widzimy, dostępna jest kolejna sesja treningowa, więc sobie potrenujemy, żeby nasi piłkarze z dnia na dzień stawali się coraz to lepsi. Zmienimy trening odegardowi. Może nauczymy go wykonywać lepiej te rzuty karne, bo skoro ustawiłem go jako wykonawcę, to tak naprawdę przydałoby mu się to, żeby trochę lepiej je wykonywać, czekać. To powinno być tutaj w stałych fragmentach gry. Rzuty karne, wyczucie czasu. Tak jest, niech trenuje niech Odegaard trenuje i niech wykonuje te karne z chirurgiczną precyzją, żeby praktycznie za każdym razem zamieniał je na bramki, no bo jednak Paslak często ma z tym problemy, a to nigdy nie jest dobre jak zawodnik marnuje często rzuty karne, a Paslak może i dużo wykorzystał, ale również bardzo wiele zmarnował tutaj jak widzimy dwie wiadomości w biurze trzeba je odczytać, żeby zaznajomić się z sytuacją raport o juniorach no jak widzimy Jankowski nadal ma 15 lat, to jest pechno. Raz bym chciał, żeby piłkarz był starszy, bo naprawdę Jankowski jest bardzo utalentowanym piłkarzem, ale nie może być w pierwszym zespole, ponieważ jest za młody. No. Szkoda. A ci mniej zdolni bramkarze mogą być, no ale ich nie trenuje w tej chwili. I okej, okay, tutaj możemy sobie wystawić na sprzedaż, tak jak mówiłem wcześniej, Kownackiego, no bo szczerze zawiódł mnie. Myślałem, że będzie dużo lepszym zawodnikiem w Hanowerze 96. Że będzie zdobywał bramki na potęgę A tak naprawdę zdobywa bramkę Raz na ruski rok A ja jednak od napastnika oczekuję czegoś więcej Tutaj oferta prowadzenia kadry Narodowej Szkocji Jakoś mnie to średnio interesuje Tutaj jak widzimy Prognozy nie są obiecujące Klasyczna wiadomość, którą dostaję bardzo często Oferta za Becha 5,5 miliona Oni sobie chyba jaja robią Jak dadzą minimum 10 milionów To jestem w stanie UFBH sprzedać za mniejsze pieniądze nawet nie będę dyskutował. No bo tak naprawdę, jakbym go oddał za 5,5 miliona, no to bym był frajerem, bo za takie pieniądze nie oddaje się takiego skrzydłowego. Jak potrafiłem wcisnąć karamana za 15 milionów, to i Becha za 10 bym potrafił, no ale nie wiem, czy jakiś klub będzie zainteresowany tym piłkarzem, bo jednak karaman to była klasa sama w sobie. A Bech to piłkarz, który, no powiedzmy, że uwielbia ogrzewać ławkę rezerwowych. Tutaj widzimy dwie wiadomości. O, za Paslaka oferta i Zorga. O, FC Barcelona chce Paslaka. No, to możecie sobie go chcieć. No i to tyle, tak naprawdę. I oferta za Zorga. Jak dadzą, powiedzmy, 8 milionów 300, 000, to jest ich. No i okej. Okay. Odrzucamy tą ofertę, tak naprawdę. Bo nikt nie da takich pieniędzy za takiego prawego obrońcy. Nawet w FIWIE takie cuda się nie zdarzają. Oferta za kara Cicia od, od Rubina Kazań. Nie jestem zainteresowany sprzedażą Bośniaka. jestem w bardzo dobrej formie. Często ratuje nam skórę w meczach, więc planuję, by grał dalej w Hanowerze 96. Trzy wiadomości, jak widzimy. Oferta odwołana. Bechem nie są zainteresowani. No i Stuttgart też nie chce zorga. Nie dziwię się. Też bym nie dał tyle za tego prawego obrońcę. Jak widzimy oferta za Kownackiego od Arsenalu, no to powiem Wam tyle. Jak dacie 38 milionów, to jest wasz. Za 18 to Wy sobie możecie kupić jakiegoś Douglasa co najwyżej, a nie Dawida Kownackiego. Tutaj jak widzimy, Gnabry jest na celowniku Villarreal. No ciekawie, no ale mnie na razie Gnabry nie interesuje. Interesuje mnie teraz sprzedaż Kownackiego. A co potem będzie, zobaczymy. I okej, okay, kolejny. Trening zakończony. Fosumensa ma 82 overall, no naprawdę. Jego overall jest już na bardzo wysokim poziomie. Opłacało się tego kupić gracza z Manchester United, bo świetnie się rozwija, a kupiliśmy go tak naprawdę w promocyjnej cenie. Manchester United bardzo dużo pieniędzy wydaje na, żeby kupić piłkarza, ale ze sprzedażą od czasu do czasu ma problemy i wypuszcza jakąś perełkę za grosze. Patrz, Paul Pogba, którego odkupili za olbrzymie pieniądze. I teraz wypuścili do nas Fosumensacha. I mam nadzieję, że kiedyś będą go chcieli odkupić za jakieś 50 milionów albo na przykład 100. Dlaczego by nie? No i tutaj poszła kontroferta za Kownackiego 36,5 miliona. Myślę, że Arsenal się zgodzi. No bo moim zdaniem ten piłkarz jest wart tych pieniędzy. Jak widzimy, Arsenal daje 36. Dobra, jestem w stanie przystać na taką ofertę. Opuszczę Wam te pół miliona. Jak już nawet o takie pieniądze chcecie się bić, okej, okay, może być. Sprzedajemy Kownackiego za 36 milionów do Arsenalu. Mam nadzieję, że będzie się tam bardzo dobrze spisywał. Życzę temu piłkarzowi jak najlepiej, żeby grał często w reprezentacji Polski i w Arsenalu. Ja muszę jednak kogoś pozyskać. Mam kilka pomysłów, kogo pozyskać na pozycję napastnika. I mam nadzieję, że któryś z tych planów uda mi się spełnić, ale pokażę Wam, kim jestem zainteresowany dopiero w następnym materiale, no żebyście mieli na co czekać tak naprawdę. Jeszcze oczywiście muszą przyjść pieniądze Zakownackiego, no bo to jest najważniejsze. Konferencja prasowa przed meczem z Bayernem Monachium, który ten mecz odbędzie się no już niedługo, ale w następnym materiale dopiero. I okej, okay, tutaj zobaczmy sobie statystyki zawodników jeszcze w Bundeslidze. Najlepszym strzelcem jest Sanchez i Brandt. Najwięcej asyst za moment dowiemy się kto ma. A ma Royce, Woland, Paulsen, Mascarell. Dużo zawodników ma, cztery asysty, m.in. też Kowalenko. Najwięcej czystych kąt byrki, drugie miejsce karacić. Więc brawa dla naszego bramkarza, że wyprzedza go tylko taki specjalista jak Roman Byrki, który w karierze borił się Dortmund bronił po prostu fenomenalnie. I ok, tutaj jak widzimy, możemy przejść dalej. I czekamy oczywiście na pieniądze z transferu Kownackiego. Oferta za Zorga i zawodnik sprzedany: 31,5 miliona zasila nasze konto. Nie no, taką ofertą nie jestem zainteresowany. Nie będę jednak sprzedawał tego piłkarza, bo jest dobry jako zmiennik. Wielokrotnie to udowodnił. I jako zmiennik dla Fosu Mensacha nadaje się idealnie. Zmienimy tutaj jeszcze przydział budżetu, żeby w następnym materiale można było przedstawiać oferty ciekawym napastnikom. No i żeby była, był hajs na pensję dla innych graczy. Więc jak coś ludziska już Wam bardzo dziękuję za ten materiał. No i oczywiście zapraszam Was na następny. Trzymajcie się!